hadn't been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? It hadn't been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Siemaneczko, siemaneczko, tu mi strona i witam was w kolejnym odcinku. No, kolejny odcinku. W odcinku z Eurotracka Simulator 2002. Może nie 2000, ale lecimy sobie na zaciągnięty jest ręczny. Jedziemy sobie dalej. Po prostu jedziemy sobie, przejdziemy siebie i zacznijmy nową karierę. Zacznijmy od tego, że zacząłem nową karierę. Więc to już wszystko od nowa. Wszystko jest ustawione. Dążę przed nim, dążę zapewne. Tutaj tylko tutaj się wyrobić. Jeszcze się wyrobiliśmy. A chyba nas jest nie ten i zaczepi. Czyli jest teraz taki ten jest. Dałem kilka modów. Drodzy, to pewnie zauważycie. Jest w ogóle inny krajobraz. Jest bardziej wygodniejszy, bardziej milszy dla oka. Przejdę. Nie ma co się zwiększyć. Czuję się pomylony. Zapewne, bo strasznie, strasznie mocno hamuje. Znaczy słabo hamuje. To jedna rzecz, którą będziemy musieli teraz zrobić. Dalej lecimy. Dobra, tutaj będziemy musieli blokować. Automatycznie, możemy automatycznie. Ja w ogóle nie automatycznie, bo więcej muszę expa. Co nie automatyczne. Czyli temu właśnie odchodzi. Ustawioną przepę. Bardzo dobry ten, doskonale. Od razu na początek dostajemy 46 expa. I tak mamy kontynuować, próbujemy ten kontynuować to do końca mojego końca. Dobra, spoko, dalej, dalej, enter, kontynuuj, enter. Dobra, tutaj możesz zobaczyć postać swojej kariery, szybkie zlecenie. Musimy wziąć szybkie zlecenie, ponieważ tak już jest, musimy na... Zobaczycie, tu jeszcze mamy mapę Rosji, która prawdopodobnie nie będzie znacznie ma tego. Mamy Łódź, jesteśmy w Łodzi, więc wszystko zaczynamy od Łodzi jakby, tak? Może inaczej. Łódź. Łódź, 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 Łódź. Więc bierzemy wszystko jakby najdroższe, tak? Musimy jechać do Kraków. Do Krakowa. To jest to stronka jest trochę dalej chyba. No ale do Krakowa mamy zawieźć, co wieziemy my. Bonis, dobra, jakieś, nie wiem, to łap z nowego dodatku, też dodam. Sprawdźmy, co tu musimy zawieźć. A, widzimy metalowe te chyba, tak. Metalowe szczęści. Idziemy. Więc ruszamy sobie. Ruszamy tutaj, musimy światło włączyć, jesteśmy w Polsce. Robiliśmy, ledwo coś się wyrobiliśmy. Gdzieś się tylko robimy. Zacznijmy włączyć sobie piesa. Ten. Dokładnie tutaj chce się wbić. Kilka sekund nie jest potrzebny. O, i zaczepiłem się o coś. Gdzie za bardzo co zużyte nam wziąłem. Przewiększył się. Tu się zima robi. Widzicie zapewne. Nic nie idzie, nic nie idzie. Ale zaraz będzie tutaj trzeba się wyjechać. Puścimy. O, wyrobiliśmy się. Na szczęście się wyrobiliśmy. Oj, zaczepiamy, zaczepiamy. O, już dobra, już nie zaczepimy. Nadzieję, że nic nie jest w naszym tym. Jest ok. Ruszamy, jedziemy na Kraków. Jakby pytanie, na jakiej kierownicy lecę? To jest GT GeForce Logitech GT. Tu chyba był czerwony, chyba w ogóle czerwony kolory, co? Ja przepuścić po prostu. Dobra, ja mam tylko po prostu przepuścić. Tylko ruszymy się delikatnie. A tutaj czekamy aż ty. No tu już wszyscy chyba to skręcają. Dobra, to wszyscy skręcają, to ja się ruszę szybko. Żeby może nie zabiją mnie. Ale mam długą przyczepę.
Czekaj, widać. Jak ciężko się to jedzie. Masz rąk. Ja chcę pojechać. Co? Daj mi podjechać. Ale muszę nagrać się. Możesz wyłączyć kamerkę? Nie. No dobra, wyłącz kamerkę, ale masz nagrać odcinek. Co mam mówić? No, normalnie mówić, gdzie jedziesz, jak jedziesz. Więc jak mówiłem, wracamy do tego. Tu jest parking, zaraz zjedziemy sobie na parking. Obczajmy sobie, co dalej będzie ten. Tu będziemy zjeżdżać. No to wszystkie przyczepy są notyfikacji. Jak coś, by się nikt nie zdziwił, dlaczego takie mam przyczepy, nie inne. Tutaj trzeba wjechać. Siostra znów się. Słucham cię, siostrzyczko. Co mówisz? Co jeszcze? Słyszę. Dobrze, zobaczmy, co mówię. Ja już zamówiłam ci pizzę. Ale to jest pizza. Nie ten guzik, czekajcie, bo wcisnąłem sobie guzik. Nie ten, co trzeba. Włączamy, włączamy. Zrobimy sobie fotkę na pierwszy odcineczek. Opa, mamy już foteczkę na pierwszy odcineczek. I teraz zobaczmy, sobie tę przyczepę, jak ona ładnie wygląda.
To jest właśnie modyfikacji najnowszych. Macie światła awaryjne, macie dodatkowe czujniki, dodatkowe światełka na tych zwykłych światłach. A jak wyłączymy światła, tak to wygląda. Jest lepiej widoczne, niż to światło wyłączone, tak? I musimy, widzicie, jak tutaj zobaczyliście, czytacie sobie tutaj, że musimy większy zamek wziąć, żeby zakręcił. To jest długa przyczyna ciepa, dlatego musimy większy ten. Tu macie jakiś schowek, coś pisało. Jezu, gdzieś się daleko. A tu coś pisało. Coś pisze. Aha, to jest takie różne te awaryjne. Włączmy sobie światełka. Koguty, mamy coś takiego jak koguty tutaj? Nie mam kogutów. To nic. Właśnie takie, na takiej podstawie będzie wszystko. Leo się odpalił się, dobra, odpalił się. Wciąg ręczny. Sobie jedziemy tutaj, musimy jechać. Sprawdźmy sobie, czy nikt nie jedzie. Zewnątrz muszę wcisnąć, bo nie mam lusterka niestety. Nie mam tego iTrackera. A klamerka jest w użyciu, jak widzicie za mi. Klamerka jest w użyciu, więc na razie nie będziemy widzieć, co się tu dzieje. Mógł sobie ustawić lusterkę, żeby lepiej wszystko było widać. A to jest, trzeba się przytrzymać chyba. Trzeba się przytrzymać. Już teraz szybko, dużo ich jeździ. Proszę, wpuścisz. Tak, przyjechaliśmy za bardzo. Chciałem tam troszeczkę, to jest, gra jest niedopracowana, bo przynajmniej oni powinni zjeżdżać, a my powinniśmy się rozpędzać w tym, bo jesteśmy na autostradzie, nie powinniśmy na autostradzie zwalniać, w ogóle zatrzymywać się. Jak zobaczycie, zapewne zobaczycie, że niektóre samochody są tak jakby te sztuczne AI. Samochody po prostu one zatrzymują się na skrzyżowaniu, na przyjeździe na autostradę i stoją, tak? A my na przykład nie mamy takiego rozpędu takiego, więc powinniśmy po prostu się rozpędzić i wtedy wjeżdżać tam. Jak wiecie, sami zobaczycie pewnie niedługo. Dzisiaj to jest ten właśnie ten 47-40 na godzinę. Nie mam tego rozpędu, nie mamy. Brakuje tego rozpędu. Problemy są. Czuć, nie ma. Tego, wiecie, tego gazu nie ma. Nie ma tej mocy. Jeszcze silnik nie jest taki dopracowany też tą rację. Uzyskanie nie zabierze. Silnik nie jest taki mocno dopracowany. Ale gdyż powinien pracować. O, już przyspieszamy. Tak się wydaje mi. Przynajmniej. Możliwe, że już przyspieszyliśmy. Przyspieszamy, bo już wskaźnik jest do góry. Mam nadzieję, że nic się tam nie dzieje. O mój Boże, byłem wyprzedzający. Gdzieś chcę nas wyprzedzić. No tak, no to ja też sam siebie bym wyprzedził. Jak tak wolno jechał. Ale nic nie poradzimy na to. Takie są prawa jazdy. Więc tak będzie. Więc do dojechaniu na docelowe. Weźmiemy, skończymy odcinek prawdopodobnie, bądź jeśli będzie troszeczkę dłuższe, czy będzie krótko, po prostu zrobimy kolejny mniejszy załadunek i mam nadzieję, że wam się będzie to się wam podobać. Pamiętajcie, zostawiacie lajka, zostawiajcie lajki, komentujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, bo to pomaga, tak? Inaczej nie byśmy mogli nic nagrać, nie mam takiej motywacji, bym miał. Nie zostawiacie takich jakby pomocników, tak? Tu lajki, komentarze, subskrypcje, bo komentarze po prostu mówią, czy brakuje, czy co powinien zrobić, co ten. Wiecie, co następne, co byście chcieli zobaczyć, pamiętajcie, co chcecie zobaczyć, napiszcie mi. W opisie będziecie mieli na przykład link do fanpage'a, tam na fanpage'u będziecie wydełgaszał, kiedy mam streamy. Streamy są zawsze codziennie, więc powinniście wiedzieć, ale jakiś nietypowy ten stream będzie, więc wrzucę coś na Facebooka, wam powiem, że o takim typowym stream zapraszam was, bla bla bla. Rozumieć, powinniście zrozumieć, o co mi chodzi. Teraz szkoła się zaczęła, będzie się dla mnie, ale tak
powinniście chodzić, bo to jest też ważne. Jamowienie, że nie chce nam się czy coś. To jest rzecz, która jeszcze pogarsza nam wszystkie rzeczy. Tu paliwo jeszcze mamy. Dobra, paliwo mamy. Idziemy dalej. Będziemy zatrzymać się tu. Idziemy dalej. Spędzamy się już ponad 80. Już 90 koło będziemy. Długo jechać 90. Mamy 80 coś na liczniku. Ojej. Rozjeżdżam. Z trasy. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Powinno mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ojej. Więc jak coś, jak mi będzie źle słychać, to mówcie w komentarzu źle. A Mateusz źle cię było słychać, albo Matej. W inboxie możecie zobaczyć też różne gry. Streamy, wiecie, za streamy, streamować live. Hitbox.tv ukośnik Mr. Maty. Zapraszam was. Pamiętajcie, zostawcie follow, zostawcie suba, to po prostu sub to jest po prostu 39 euro. Dolarów dokładnie za suba, tak? To jest chyba bardziej to jest opłaca się, bo macie dostęp do wysłania zdjęć. Sami zobaczcie, wejdźcie, zobaczcie naprawdę, bo to jest. Dostajecie ikonkę własną. Dostajecie VIP-a na TeamSpeaku za to, że po prostu. Dostajecie ikonkę na TeamSpeaku, która mówi, że jesteście subem na moim kanale. Pytajcie, zapraszam was też na TeamSpeaka. Bracia Ognia. Myklan, czyli Myklan, slam wszyscy, mycylean.pl. To jest właśnie IP serwera, bądź IP, dobra, no to będziecie mieli pewnie prawdopodobnie Katowice, Kraków, prosto, dobra. Czemu oni zwolnili? Czemu ten gościu zwolnił? Jezu, to miałem tu przestępstwo. Ja pierniczę, co za... Nerdy. Szybko zerkniemy tutaj, bo to. Bo to musimy mieć. Musimy się skracić, bo dzisiaj już stuknęłem w coś i będę miał na 4% tego. Oj. Maty. Musimy zmienić w ogóle pas, bo to jest chyba. To trzeba się zmienić. A mam tu skręcić, dobra. Zmieniam tu skręcić. O kurde, za blisko wjechałem. A czysto. Cię większe muszę z jazdy zrobić. Już nie dam rady inaczej. Naczepa jest bardzo długa. Nie mam chyba z 10 metrów. Nie. Dobrze myślę. No tu jest wjazd na autostradę. Wjeżdżam na autostradę, tylko większą autostradę. Rozumiem już. To jest taka większa autostrada. Już wiem, co za autostrada. Prowadzi nas dokładnie do tego. Bramki już są tutaj. Widzicie? Dobra. Sobie schowajmy to, bo wiemy gdzie jechać. Na Kraków. Zawsze idziemy na ostatnią tą. Pamiętajcie, zawsze ci, że jadę na ostatni wjazd tu. Amulec. Ajajaj. Właśnie miałem ustawić sobie ten amulec. Rozgrywka, siła hamowania. Dobra, tu enter. Zostałem enter, jedziemy. Mogę wjechać. Na tamten też mogę wjechać. Cieszę się, już jak się rozpędza. Znaczy, że to dobrze rozpędzanie się. Jest w każdej chwili
jak się nie chodź, już się zajmie. Coś tam się ciągnie za mną. Daleko jeszcze mamy do tego celu? Nie jest tak daleko. Mamy 60 km. Dokładnie do celu. Czuję popcorn. Już moja siostra pewnie robi popcorn. Więc jak nagramy ten odcineczek, idę po popcorn. A was zapraszam na oglądanie więcej filmików na moim kanale, na których popcorn mnie rozżera normalnie. Nie wiem, kupiłem się. Po prostu ten zapach mnie dekoncentruje. O, zapach. Ja w kinie normalnie, jak w tym, jak w cyrku. Taki cyrk, w cyrku jest taki popcorn, jak zawsze ten zapach popcornu w cyrku. Albo jak idziesz gdzieś do kina i ten kupujesz popcorn, ten zapach popcornu. To jest naprawdę takie smakowite. A, co miałem tutaj wcisnąć, mam guzik na kierownicy, który klika Enter, ale niestety chyba go nie podłączyłem sobie. Musiałem ręcznie klikać Enter. Tu się rozpędzamy oczywiście do 90, bo ma tej ciepciej nie umie. Widzicie? Dlaczego widzicie? Tam jest na samym końcu jest ciężarówka. Tak jak ta ciężarówka powinniśmy jechać. Musimy sobie zwolnić. A tu już lądują. A tu już jest ten. Okej, sprawdzimy, gdzie dokładnie jesteśmy. Zaraz zobaczymy, zatrzymamy się. Dobra. Nie, nie zapłaciliśmy nic. Dziwne. Nic nie zapłaciliśmy. A, bo pokrywa ten. Zatrzymamy się na chwilę. Pani tak nie mamy. Przerwa za 5, a 5 za 5 godzin mamy odwieźć to. Dobra. Czyli tak, tu musimy sobie zatrzymać się. Zobaczymy. Zatrzymajmy się. Pierwsze zacznijmy, zobaczmy jak ta przerwa jest długa. Nie jest typowo taka długa. Zobaczmy, gdzie jesteśmy dokładnie, bo się czuję, że właśnie jesteśmy. A, Katowice, Kraków, to jest to właśnie lotnisko znajdujące się tutaj. Słucham cię. Czuję popcorn. To? Ma krople żółtkowe? W szafce powinny być. Tak się powinny być. Ty, chyba nie to czy to paliszce. Co, nie ma ta? Musimy wjechać tutaj sobie. Ja? Co? Przepuści nas? Puść nas, panie. Wpuść mnie. A nie, wpuścił. To przecież nie chce wpuścić. Aj, zaczepi nas. Czy waliście, czy to nie miała ta. Stupnie nas. Fuck. Dobra, jest jechać, wjechać. Krach będzie tutaj. Będzie musi zjechać tutaj. Na pewno tu będzie już znowu bramki. Czego przeczuwam. Znowu brameczki będziemy się zapłacić. Oczywiście nas przedstawiciel nas zapłaci, czyli zleceniodawca. Lecenostawca. Zleceniodawca. Ja się z tym. Mamy zjazd. Trzeba się przygotować do zjazdu. No nie, tu chyba nie ma bramek. Nie, tu nie ma bramek akurat. Muszę tylko zwolnić sobie. Żeby nie wpaść w niczym. Mam długą przyczepę. Jak dużo skręcimy, na przyczepę może wolić. Tam właśnie trzymam się, widzicie, trzymam się bardziej tej linii tamtej. Chciałem skręcić na Kraków. Tu będziemy musieli problemy wiedzieć, to zawsze ich problemy są. To już jest, nie mam problemu. Idziemy dalej. Aż tu mam połączenie, dobra, spoko. Katowice, Kraków, prosto. Ładnie tak, wcisnąć się komuś w ten, paradę. Sam te ciężarówki mi trochę wnerwiają, przez to, że kunierzę, widzicie? Ale taki
Taki skręt biorą. Przenieść. O, już jesteśmy w Krakowie, o proszę. Jesteśmy w Krakowie już. Widzicie? Jesteśmy. Odkryliśmy miasto Kraków. Już będziemy musieli spędzać tam jeszcze. Będziemy musieli zmienić prędkość do 50. Chyba gdzieś tu był 50 jest. Tu. Cruise kontrola. Zobaczmy tak, czy dobrze jedziemy. 50, 50 idzie. Oś, no wcisnąłem coś. 10 i tam idziemy. Aż tam, o. Ale trzeba się zwolnić. Jechałem czerwone światło. Idziemy zawieźć do Sand Builders, ok, do Sand Builders, jest łatwe, szukamy Sand Builders. W innych odsłonach tego softa było coś takiego jak 18 wheels, prawda? Pamiętacie pierwsze wersje, te 18 wheels, steel wheels, takiego? To tam właśnie były znaki właśnie pokazujące, gdzie znajduje się ta dokładna firma. Ale niestety tutaj nie ma tego. Więc musimy jakoś inaczej kombinować. Właśnie bez GPS-a nam się to nie udaje. Wtedy w tamtej osłonie nie było GPS-u. Ja już jest zielony, widzicie? Ja muszę bardziej wjechać na tę stronę. Wiem, że to trochę niebezpieczne, ale to jest ważne dla mnie. Nigdy nigdzie nie zaczepić. Widzicie? Czepi się nigdzie. Nie zawsze zaczepię. Dobrze, że to nie tutaj wjeżdżam, bo tu bym miał problem z wjazdem. Ale... Transvitity. Prosto jeszcze chyba idziemy jechać. Prosto jeszcze idziemy, bo tutaj. No to jeszcze będzie prosto. Zerknijmy. Matej. Czy też dobra, prosto. W samym końcu będzie. Tu jedziemy sobie prawie do końca, trzeba gdzieś wjechać do końca i tu widzicie już jest szyld pokazujący, że to tu jest. I teraz tak, skręcimy sobie tutaj kierunek jeszcze nie teraz, o teraz kierunek stawiamy, dajemy kierunek i sprawdzamy, czy nic nie jedzie i zakręcamy. Ojajaj. To się chyba nie udało, no właśnie. Ale to śmieci. Ale przejazd też nie będzie łatwy. Znaczy, czy da się tu, zobaczmy, czy się będzie dał tu. Pewnie będzie problem z tym, bo to się niestety nie wjeżdża. Ale bądź, spróbujmy. Spróbujmy delikatnie, spróbujmy. Taki delikatny skręcik zrobimy. Myk, tyk. Aj, nie wjedziemy. Bo to by było za łatwe, co? Za łatwe. Takie coś. Ależ Matej już nie... narażysz cały ładunek. Matej nie umie jeździć tak. Hashtag Matej nie umie grać. Mateusz driver. Matej driver. Czekajcie, koniec skręcony. Kręcicie. Zacznę teraz właśnie robić prawy jazdy. Więc nie dziwcie się, że troszeczkę będę pierniczał prawo. Na tych dwóch stron trzeba będzie jechać bardziej. Z tym się kręci. Jest. Udało nam się. Zobaczmy umiarkowanie. Czyli umiarkowanie, czyli jakiś problem był. Widzicie? Dostaliśmy 1000. Pół bie dostaliśmy normalnie. Dosłownie. 3 punkty nam zabrakło. Żeby mieć pierwszy poziom. No niestety. Tak się dzieje, jeśli nie wiecie parkować. Ale zaparkowaliśmy, dostaliśmy kilka ekstra punktów. 45. A silniczo. I te 7 punktów, które zniszczyliśmy,
Dobra, jesteśmy tutaj, żywek marki Scania. Oferujemy szeroki wachlarz najróżniejszych konfiguracji. Jesteśmy w stanie dokonać postanowień według uznania klientów. Zachęcamy do odwiedzenia naszego salonu w mieście Gdańsk. Nie. A możliwe, że za drzwiami znajdę Państwo ciężarówkę, o której Was zawsze śnili, marzyli. Serdecznie pozdrawiamy Państwa dealer ciężarówek Scania. Dobrze, no to tyle będzie na tym odcinku. Dzięki za oglądanie i żółwiczek, dwa paluszki i piąteczka i siemeneczka. Do następnego odcinka. Cześć!